Siemaneczko, moi drodzy kochani. Dzisiaj odcinek z wakacji. Zresztą możecie sami zobaczyć, gdzie jestem. Oj, oj, oj. Chyba nie sięgnę. Tak. No, jeżeli tam widzicie, to tam mamy Tatry. I tam gdzieś za tą choinką jest Giewont. Sobie aktualnie jesteśmy w hotelu. Nie wiem, co ten gość robi z tym busem. Co? O, kamerz już cały jak na twarz. Co jest? Siema. Jakim busem? Gdzie jest bus? Tam, i on tak ci ten cofa, w ogóle nie wiadomo, co to było. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Właśnie idziemy drogą do Gubałówki, czyli na piękny widok na Tatry. Na razie widzicie takie góry w ogóle za nami, czyli w stronę mojego domu. Są góry, w ogóle się nie spodziewałam, że góry będą wokół nas. No ale git, niech będzie. Pokażę wam teraz widok na Tatry, także małe przebitki, zobaczcie sobie, bo jest kozacko. No a my idziemy właśnie na ten widok główny. Tam jest Giewont, tam gdzie krzyż jest. To jest Giewont, tam. Tam masz rysy te, co są, ten, a tam też. Słowacja jest i tam jest ich, zobacz, tam oni mają w chmurach też jeden. Tu na prawo, tu całe normalnie jest masakra. No i moi drodzy, w końcu nadeszła ta chwila, czyli jadę na przejażdżkę konno z widokiem na Tatry. Więc pierwsze marzenie będzie spełniane, drugie marzenie będzie, jak pojedziemy w inne miejsce, ale to dowiecie się za chwilę, w sumie za kilka minut, a ja za kilka godzin. Mamy na miejsce, także lecimy zobaczyć, jak jest w tej stajni. Kamerzysta na razie będzie mnie tutaj nagrywał, potem będę musiała radzić sobie sama w terenie. To dziewczynki sobie starczą do filmu. A to jest jechało? Tak. Five minutes later. Powiedz, jak wygląda sytuacja, Lori. Przyjechaliśmy tutaj do stajni i słuchajcie, czekałam przez chwilę. No i pani instruktor w ogóle nie wiedziała, że jadę w teren, a mówiłam. To było tak zorganizowane, że ja nie wiem w ogóle, o co chodzi. To nie padło. Organizacje. Tak, co organizacje, no niestety. Punkty. No. Myślę, bo naprawdę wychodzimy, my tu razem z piątka stoimy i... Dobra, będziemy o 10 rano jutro punkt, dobrze? Dziękuję uprzejmie, do zobaczenia. I instruktorki się po prostu nie dogadały ze sobą. Ja nie wiem, co tam było i kamerzysta na dole. Wahamy. O, to kamerzysta. No. Bułeczki. To jedz, jedz. No, ale jestem umówiona za to jutro na godzinę 10, bo chciałabym swoje marzenie spełnić i galopować sobie na tle Tatr, na tle takich wysokich gór na koniu. Teraz zbieramy się i będziemy wjeżdżać kolejką na Kacprowy Wierch. Mam nadzieję, że będzie ciekawe, widoki będą też super, z mego GoPro coś ponagrywam. No i przepraszam was bardzo, jeszcze trochę was pomęczę z tymi górami. I ale oczywiście, jeśli ktoś nie chce oglądać, to możemy sobie przewinąć dalej na moment, kiedy będę jechać na koniu. Co robicie? Cześć! Siemano! Cześć! Co wy tu we dwójkę tak stoicie, co? Powiecie mi? Nie powiecie, no. Pewnie, że nie powiecie. Panie. Dobra. Okej.
patrzył się. Chyba pnia właśnie się wystraszył. Będą obce, to dostępna przechodzimy, ale chyba nie. Dobra. Hello. Posiłki tu się łam. Nie, już spokojnie. Tutaj? Tutaj lubisz? Bo ja wiem, że... Aha, tak. To jest to. A ja masz plamkę. Kamienka. Cześć, słonko. Cześć. A ty wyglądasz prawie jak hakamada. No jejku, nawet pogłaskać się nie dasz. No co ty? Nie bój się, zobacz. Moja rąka. No. Nie bój się, to tylko kamera. Słoneczko. No, super koń. Ty, słodziaku. O, jaki słodziak. No to, moi drodzy, idziemy na Hewala. Tak? Poznajcie Hewale. Taka to jest tarantowata. Jakbyś przywaliła, co? Ty chyba la przywaliłaś sobie? No widzę. Sobie przywaliła. Zostaw. Zostaw. Słonko. Zostaw, zostaw. Zostaw, bo ja ci normalnie. Ja cię tutaj. Ja cię tutaj wezmę. Ja cię tu wezmę. Ja cię tu wezmę. Skoro tak. O, no i poszedł. No i tak to się robi. Co, słonko, idziemy? Ty! Siemano! Siemano, kusyk! Co pierdzisz? Hm? Ale Mućka! Siema, Mućka! A tam. Ma tutaj co? To jest jakiś drapak chyba. W ogóle czuję się jak na Ontario. Taki chód ma skrócony ten konik. Taki trochę kucyk. Towarzysta? Towarzysty nie widać. O, widać.
pochodzi. Zobaczcie to. Nie no, niesamowite. I tak mało ludzi tutaj jest. Bo podziwiam w ogóle. Wow. Ten prawie zachód. Prawie zachód. Wow. I one tak chodzą. Patrz. Że one się nie boją tego. Masakra. Moja hakamada to dawno by już spierdzieliła. Niech pierś rośnie. O! Nie no, co tu się dzieje? Co tu się dzieje, proszę Państwa? Tego to jeszcze nie grali. Jeszcze ktoś dronem tam steruje. O! Niesamowite. Prawie zachód. Nagrywa się? Dobra, teraz się kameruje. Od kogo? Wow, wow, wow! Od akusem! Spadnie! Wow! Serio wejdziesz do morza? O kurde! Świetny koń! Co jest? Patrzcie to! Wow, 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 wow! Chodź na brzeg, bo ja to tak średnio. O panie! Ona idzie w morze! Co jest? No takiego konia to mieć cudo. Ona wejdzie? Nie mogę. Jesteś dobra. Serio, kupę będziesz walić w morzu? No, myślałam. Kamerzysta jak ten. Oj, 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 sorry. Zarobiste, jak będziemy tak galopować. Nie, to ja po prostu się chyba popłaczę. To chyba polecam. Nie wiem, czy mnie słychać w ogóle. Co ja tu robię? Proszę Państwa. W sensie, co ja tu robię, to wiem, ale gdzie ja siedzę? O, może tak, na kim jadę? Czyli mamy marzenie spełnione. Kamerzysta daje radę. Dzielnie. Czyli jak lewa wodza, to prawa łydka idzie do tyłu. O kurde, panie. Ona nie chce.
Ona zmęczona jak ty. To się dobraliście, ci powiem. To się dobraliście. Ale jest piękna, nie powiem. O ja wstępem. Nagrywają najlepiej. No i dobrze, kamerzysta jedzie. A wyprzedzać to raczej nie. O kurde. Jak ona mi żyje tutaj. Tylko nie wołają skarżenie, że tutaj zapierdzielać cwałem po prostu. Wiecie? Galop! Uhu! Dobra, lecimy galopem. Ale super. Uhu! Yeah. Wolność! Ej nie! Trafią GoPro! Dobra, solową wodę pijesz? Git? Zarobiste. Co? Tak? To git. Wow. Super fest. To one są ustawione, że po... No, bo tutaj po plaży, wiesz, prosta, koń leci. Ale chyba oni wiedzą, nie? Znają tą trasę. No i żegnamy może. Na tle zachodu. No, ale duże fale. No i papa może. Papa. Fajnie było. Ale na koniach, nie? Chyba ci się odwdzięczyła tutaj, co? No. Życiu tyle nie miałam w terenie galopów. Dobra, tu jest galop? Serio? O kurde! Wo! Uhu! Dobre! O kurde! Jak kurde w cross country się czuję, nie? Masakra! Super koń! Ja pierdzielę w tych korzeniach. Koniu, ty wiesz co robisz, nie? Dalej, dalej, dalej. Dalej, dalej. Uhu. Ale super. Świetne. Świetne.
Mijamy konie. Mijamy konie inne. Kurczę, tu chyba pewnie z innej stadiny, albo... Nie wiem. Czy jednak były konie? No nie wiem, próbowałam zapisać jakby tam... Uwaga! Brawo! Tak, super. Mój wyjazd z wakacji dobiegł już niestety końca. Jestem teraz u znajomych moich rodziców i sobie tutaj śpimy jeden dzień, bo to jest mniej więcej połowę drogi od naszego domu, może trochę więcej niż połowę drogi, ale już wracamy do naszego domu. Mierzyliśmy trasę, słuchajcie, z Dolnego Śląska, okolice Lubawki. Pojechaliśmy do Zakopanego i z Zakopanego pojechaliśmy nad morze do Władysława. Przy czym teraz jesteśmy w Grudziądzu, no i potem z Grudziądza będziemy lecieć z powrotem na Dolny Śląsk do domu. Trochę się zmęczyłam, przepraszam, no, ale jestem tutaj z górki i tam fajnie słońce zachodzi, dlatego chciałam taki kadr zakończyć film z wakacji. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czy wolicie góry, czy morze. Bo ja zdecydowanie wolę góry, dlatego pojechałam w teren na koniach w góry. Nad morzem też w sumie takie dwa marzenia moje spełniłam. Ale nad morze chciał jechać kamerzysta. No i cóż, no to stwierdziliśmy, że jak ja wolę góry, on woli morze, to czemu by nie to połączyć? No i połączyliśmy i tak to wyszło. Więc ja się z wami żegnam na tle natury. Tutaj jest pięknie, trochę płasko, teraz na wale stoję, bo tam daleko jest Wisła. A to jest taki wał przeciwpowodziowy, jak coś. No i tyle. Ja się z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się.